Witam na kanale Zdrowie od Początku. Dzisiaj pokażę 3 ćwiczenia na koślawe kolana. Do ćwiczeń będziesz potrzebował krzesło oraz gumy. Najlepiej miniband, jeśli nie masz, to zwykła długa guma, którą po prostu zwiążesz i będzie stanowiła taką pętlę. Zapraszam! Zanim jednak poćwiczymy, posłuchaj troszeczkę o koślawości. W tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz. I tak jak widzicie tutaj na rysunku pierwszym, podudzia są w odwiedzeniu. Koślawość mierzy się w stopniach lub ocenia się rozstępem między kostkami przyśrodkowymi i możemy to zmierzyć taśmą centymetrową. I tak jak widać na rysunku trzecim, dziecko czy dorosły stoi do nas tyłem, nogi są wyprostowane, złączone w kolanach i wtedy mierzymy odstęp między kostkami przyśrodkowymi. Jeśli wynosi mniej niż 5 cm, to mówimy o koślawości fizjologicznej, która do 6-7 roku życia może występować. Natomiast jeśli w rodzinie któryś z rodziców ma koślawe nogi, to ja bym nie czekała, wprowadziłabym ćwiczenia profilaktyczne, które właśnie Wam za chwilę pokażę. Wprowadzając je do codziennej aktywności, szczególnie w obecnych czasach, to będzie zawsze na plus, a nie będziemy czekać na rozwój sytuacji, czy będzie gorzej, czy nie. Koślawość może być wrodzona, pokrzywicza, pourazowa, porażenna. Tutaj właśnie jeśli chodzi o pokrzywiczą, to musimy pilnować tego, jaki poziom witaminy D mamy w ciąży. I byłoby super, gdyby taka kobieta w ciąży utrzymywała poziom powyżej 50 nanogramów na mililitr w ciąży. Natomiast później, jak już dziecko się urodzi, to też suplementować tą witaminę u siebie i u dziecka. U siebie dużo większe dawki. Najlepiej skonsultuj się z lekarzem. Natomiast jeśli chodzi tutaj o zmiany mięśniowo-więzadłowe, to rozciągnięte są więzadła poboczne piszczelowe, a skrócone poboczne strzałkowe. Jeśli chodzi o mięśnie, to rozciągnięte są właśnie od strony przyśrodkowej uda mięśnie półścięgniste, półbłoniaste, krawieckie i głowy przyśrodkowe mięśnia czworogłowego. Natomiast przykurczone są pasma biodrowo-piszczelowe oraz mięśnie dwugłowe uda. Ok, jeśli chodzi o koślawe kolana, to zacznijmy właśnie teraz te 3 ćwiczenia. Wykonuj je codziennie, z cierpliwością, a na pewno po 2-3 miesiącach systematycznej pracy zobaczysz pierwsze efekty. Najlepiej przed ćwiczeniami zrób sobie zdjęcie, albo niech ktoś Ci zrobi zdjęcie od tyłu, jak stoisz, i od przodu, żeby mieć później porównanie. Dobra, pierwsze ćwiczenie. Siadasz ze złączonymi stopami. Najlepiej przysuń się jak najbardziej, jak najbliżej do stóp. Staraj się mieć plecy w miarę proste, złap się za stopy i łokciami rozpieraj uda na zewnątrz. Rozciągniemy troszkę mięśnie skrócone. I utrzymujemy to rozciąganie około 2 minutki. Jeśli poczujesz, że już lepiej się czujesz w tej pozycji, przysuń stopy jeszcze bliżej. Oddychaj swobodnie. Jeśli chodzi o dzieci, które mają koślawe kolana, to troszkę trudniej z tymi ćwiczeniami. Natomiast jeśli rodzice wprowadzą taki nawyk ćwiczenia codziennie, jakaś krótka gimnastyka, to myślę, że od wczesnego wieku to aż tak dużego problemu nie będzie. Dlatego teraz proponuję tylko 3 ćwiczenia, ponieważ cała praca na koślawych kolanach to jest dużo grubszą sprawą. Także zrobimy sobie tylko takie właśnie 3 ćwiczenia. Pamiętajmy, że dzieci, które mają koślawe kolana, nie powinny siadać w siadzie W, czyli ma pupę na podłożu, a stopy między pupą, po obu stronach pupy. Tak samo unikać się powinno takich długich pozycji stojących, długich marszów, takich obciążeń właśnie statycznych, wszystkich takich siadł też podkarskiego, ponieważ ta jedna noga będzie też w takim niekorzystnym ułożeniu. Przyciągnij bliżej stopy. Wskazania to na pewno, może być jazda na rowerze, chociaż trzeba obserwować, jaką tendencję ma dziecko do układania nóg podczas jazdy na rowerze. No i siad po turecku.
tak jak w przedszkolu panie mówią usiąść na kokardkę, to właśnie o to chodzi. Dobra, teraz weź głęboki wdech nosem i wydech ustami. Czasem można, jak dziecko się rozprasza, można dodać w ten sposób ćwiczenie, wtedy są bardziej proste plecy. Tu jednak już aż tak się mocno nie rozciąga, dlatego rozpieramy łokciami kolana do podłogi. Jeszcze chwila. Też jeśli ktoś ma otyłość, nadwagę, to koślawe kolana tutaj mogą się pogłębiać. Może się pogłębiać mocno ta wada. Sama otyłość może być też również przyczyną powstawania koślawych kolan. Także tu jak są za duże obciążenia, często są takie właśnie maluszki, które mają bardzo dużą masę i bardzo koślawe kolanka, to też może przejść w koślawe stopy. Później problemy z miednicą, z kręgosłupem. Dlatego najpierw powinniśmy popracować nad naszą duszą i żeby ta waga mieściła się w normie. Oddychamy swobodnie. Staraj się puścić te kolana jeszcze niżej ziemi. Ok. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie z gumą na krześle. Siadamy na krześle, wysuwając się mocno do przodu. Wkładamy taśmę powyżej kolan. Plecy proste, miednica ustawiona w pozycji pośredniej. I kierujemy kolana na zewnątrz. Utrzymujemy raz, dwa, trzy. I puszczamy, ale nie tak, że mamy puścić całkiem tą gumę i luźno, tylko w niewielkim napięciu. Raz, dwa, trzy. Teraz nie wiem, czy widzicie, ale fajnie może się ustawić stopa, żeby supinować ją. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Powinniście czuć tutaj pośladkowe średnie też, więc jeśli guma jest za cienka to i za łatwo Wam wychodzi to ćwiczenie, to należy ją zmienić na grubszą, taką, która ma większy opór. Jeśli dziecko nie jest w stanie samo wykonać tego ćwiczenia, bo jest za małe i do końca nie rozumie, o co tu chodzi, możemy dać tu ręce i powiedzieć: siłuj się, pchaj kolankami na moje ręce. I wtedy siłujecie się tutaj, żeby nie zepchnęło Waszych rąk. Plecy proste. Dobrze, 15 powtórzeń. Teraz kładziemy się na plecy i będzie wznos bioder, stopy na szerokość bioder i również kolana kierujemy na zewnątrz, jak biodra są na górze. Raz, dwa, trzy, opuść. Opuść. Raz, dwa, trzy. Na zewnątrz kolanka albo kolana, zależy kto ćwiczy. Mocno napnij pośladki i kolana na zewnątrz. Paluchy przyklejone. Nie unosimy stóp. One też tutaj fajnie pracują.
też podobnie jak w tamtym ćwiczeniu, nie puszczaj gumy, jak jesteś na dole. Ona ma być dalej trochę napięta. Ok, i teraz czas na drugą serię, chwila przerwy i zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Paluchy przyklejone, pamiętaj, nie odrywaj stóp. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeśli komuś zależy na to, by popracować nad pośladkami, to jest świetne. Te dwa ćwiczenia będą świetnie aktywizowały mięśnie pośladkowe średnie, które będą fajnie budowały masę mięśniową pośladków. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I jeszcze pięć. Cztery. Utrzymaj 3 sekundy. 2. 1. 0. I teraz schodzimy na podłogę i powtarzamy ćwiczenie, które było przed chwilą. Mam nadzieję, że tu widać dobrze. Stopy na szerokość bioder i podnosimy biodra do góry. Raz, dwa, trzy. I kolana na zewnątrz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Paluch przyklejony. 10, 11. Jeśli ćwiczenie to wykonują dzieci i już nie chce im się robić drugiej serii, to warto dać jakąś zabawkę i po prostu przekładanie zabawki pod pupą, przekładanie do drugiej rączki i znowu pod pupą do ręki. I ostatni. Ok, i trzecia seria, wracamy na krzesło, wysuwamy się tak, żeby tylko częścią pośladków siedzieć, stopy rozstawione na szerokość bioder, możemy przy okazji rozstawić szeroko palce, to też dobrze, bo one często są napięte te stopy i znowu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 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 I jeszcze pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden, zero. I tyle. Podsumowując, to są świetne ćwiczenia. Postarajcie się chociaż 3 miesiące poćwiczyć codziennie. I pamiętamy o tym, żeby nie siadać w siadzie W. Nawet ten siad z jedną nóżką też będzie obciążał kolana koślawe, jeśli one są poza normą. Siadamy w kokardkę i tak siedzimy. Jak ktoś ma nadwagę, czy dzieci są otyłe, czy mają nadwagę, to pamiętamy, żeby prawidłowo je odżywiać, żeby nie jadł słodyczy, żeby nie miał mega dużej nadwyżki kalorii, by miał dużo aktywności ruchowej, ale unikać pozycji statycznych, pozycji stojącej,
Czyli lepiej wyjść z dzieckiem na rower niż na spacer w takich okolicznościach. Także to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam poszło, czy Wasze dzieci, czy Wy sami, czy też razem macie właśnie koślawe kolana. Podzielcie się wrażeniami z tych ćwiczeń i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!